Przybywa rowerów na ulicach i nie chodzi o to, że mamy szczyt sezonu rowerowego, tylko o nowe metropolitalne stacje i rowery. Żółte metrorowery zaczynają pojawiać się w miastach, w których do tej pory mieszkańcy mogli jeździć tylko na swoim kole. System w 31 gminach miał wystartować za kilka dni, ale można rowery wypożyczyć już dzisiaj. Łukasz Kądziołka. Ten dźwięk to znak, że metrorower wjeżdża na ulice kolejnych miast. Od kilku miesięcy korzystają z niego mieszkańcy 8 gmin, a teraz dojdą kolejne. W tym Tarnowskie Góry, w których do tej pory nie było możliwości wypożyczenia roweru. To propozycja nie tylko dla mieszkańców. Metrorower będzie się przemieszczał przez 31 miejscowości metropolii. Więc ktoś, kto wypożyczy rower na przykład w Radzionkowie, na przykład w Bytomiu, może go zostawić w Tarnowskich Górach. Z Tarnowskich Gór niedaleko już do Bytomia, gdzie również żółty rower jest nowością na ulicach. To największa gmina Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii, w której mieszkańcy byli zmuszeni jeździć tylko na swoich rowerach. Od jakiegoś czasu pojawiają się na ulicach stacje, które systematycznie są włączane do systemu. To oznacza, że rzeczywiście można wypożyczyć na nich metrorower i można już jechać. Jechać można już także w Świętochłowicach. Tam kiedyś rowery były, ale po jednym sezonie z ulic zniknęły. 6 lat temu to był taki program pilotażowy. Później rower już nie powrócił do Świętochłowic. Przede wszystkim z tego powodu, że mieliśmy informację z GZM-u jako zarządcy gmin w aglomeracji, że będą oni wdrażali projekt roweru miejskiego dla wszystkich gmin. Do projektu metropolii przystąpiło łącznie 31 gmin. Po 5 miesiącach od uruchomienia metroroweru GZM jest zadowolona z wyników. W tym czasie żółte rowery były wypożyczane ponad 420 tysięcy razy. Po czym to widać? Chociażby po, może się wydawać, stosunkowo krótkich trasach czy czasach przejazdów. Statystycznie średnia trasa to 4 km, czas wypożyczenia 15 minut. W dalszym ciągu trwa dostarczanie rowerów do kolejnych gmin. To duża operacja logistyczna, ponieważ łącznie przybędzie 5140 jednośladów na 648 stacjach. Te, które już stoją, mogą być śmiało wypożyczane. Rowerzyści nie muszą czekać do 1 sierpnia.